Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz miarę kąta beta i długości boków oznaczonych literami. Mamy trójkąt prostokątny, w którym podano dwa kąty, 90 i 60 stopni. Trzeba policzyć trzeci kąt, więc od 180 odejmuję 60 i 90 stopni. Wychodzi mi 30 stopni. Jeżeli mamy trójkąt prostokątny o kątach 30, 60 i 90, to musimy skorzystać z własności zależności między bokami i kątami. I my mamy podaną długość boku, która leży naprzeciw kąta 60 stopni, a naprzeciw kąta 60 stopni to jest a pierwiastek z trzech. Więc a pierwiastek z trzech to jest pierwiastek z pięciu. Trzeba policzyć samo a. A leży naprzeciw kąta 30 stopni. Więc co? Obie strony dzielą przez pierwiastek z trzech. Po lewej stronie zostanie samo a, po prawej będzie pierwiastek z pięciu przez pierwiastek z trzech. Żeby się pozbyć niewymierności, górę i dół mnożymy przez pierwiastek z trzech. Na górze będzie pierwiastek z 15, na dole 3. Czyli a już mamy podane. Pierwiastek z 15 przez 3. I jeszcze nam został trzeci bok. Trzeci bok leży naprzeciw kąta 90 stopni. To będzie 2a. Czyli 2 razy pierwiastek z 15 przez 3. To dwójka nam wskakuje tylko do góry. Będą dwa pierwiastki z 15 przez 3. I tutaj już możemy podać. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.